Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu 8 Minecraft na modezie Safe Mod. Pierwszy, co jak pewnie widzicie, jest solo. Dlaczego? Gdyż nagrywam to po live'ie i naprawdę nie wyglądam zbyt wyjściowo, dlatego dzisiaj tak samo kamerki jeszcze nie będzie. Wyjątkowo, gdyż mam tak podkrążone oczy, że to jest po prostu masakra. Live już znowu do 3 w nocy, a później no, musiałem wstać dosyć wcześnie, bo już nawet o 7 wstałem, więc no nie ukrywajmy, było ciężko. Dlatego postanowiłem, że kamerki w tym odcinku nie dam, żeby was nie przestraszyć, jeśli ktoś to będzie oglądał późno w nocy, bo może być kiepsko. Okej. Dzisiaj pokażę wam, jak przebudowałem troszkę nasz tutaj układ, a dokładnie mówiąc, dołożyłem jeszcze jedną strefę, tak jak wam zapowiadałem, jak grałem przy tym z Ciankiem, że dołożyłem jeszcze jedną strefę z naszymi endoflame'ami i jednocześnie zmieniłem naszego tutaj turtla. Już wam tłumaczę, z jakiegoż to powodu założyłem oczywiście zbroję, żeby później nie było. Przejdziemy teraz do turtli naszych, które przedtem chciałem wykonać, ale tutaj nie wiem dlaczego crafting podpowiada mi ironowe ingoty. Właśnie nie przyłożyłem tylko całkowicie, że przecież zawsze były tutaj złote. Oh the fuck, o co tutaj chodzi? Dlaczego tutaj są inne zamontowane? Nie mam pojęcia, nie wiem o co chodzi, ale zmieniłem na złote, jak najbardziej się to udało. A co najważniejsze, jak widzicie, tutaj jest zamontowany nas surowczak, czyli turt, który zbiera nam surowce. Jak tu widzicie, jest napisany dosyć prosty program, zaraz wam go szczegółowo opiszę i dlatego właśnie też nie zaprosiłem osoby tutaj ze mną, gdyż ten program troszeczkę będę opisywał, no nie wiem, z kilka minut, więc mam nadzieję, że osoby zainteresowane coś się tutaj dowiedzą. Przy okazji zamontowałem tutaj jeszcze innego chesta, który zbiera tutaj nadmiar troszeczkę czarkola, gdyż jeszcze nie mam układu, który będzie automatycznie zasilał tą naszą skrzyneczkę, a jednocześnie nie mam układu, który będzie jednocześnie zasilał tutaj nasz Steam Dynamo, żeby ta farma cały czas chodziła, gdyż to jest bardzo ważne. Te strzały tutaj widzicie, to jest oczywiście nasze query, więc to mówiłem w poprzednim odcinku, ale teraz jak najbardziej to nadrobimy. Dobra, zasilamy tutaj dalej, żeby to nam chodziło jak najbardziej, tylko da. No, jest tego sporo, tu jeszcze żadnego zrzutu nie było. I teraz pierwsze co, na czym polega ten robocik? Pierw wam wytłumaczę, a później pokażę wam kod. Jego zadanie jest takie: jeśli przed sobą znajduje się stone, to odczekaj 20 sekund. Jeśli pokaże się cokolwiek innego, rozwal ten surowiec. I jeśli masz jeszcze jeden wolny slot, to po prostu weź kolejnego stone'a i go tutaj postaw. Jeśli nie masz wolnego slotu, wszystko wyrzuć do skrzynki z surowcami, a następnie weź znowu stone'a i pracuj dalej. Ogólnie tak to polega, ale... Znaczy na tym to polega, ale oczywiście to nie jest takie proste, jakby wam się wydawało, więc przejdźmy teraz do kodu. Ci, którzy widzieli, jak ja tutaj buduję mniej więcej składnie w ComputerCraft'cie w języku Lua, to pewnie już domyślają się, o co kaman. Pierwsze co, stworzyłem pewną funkcję main, czyli funkcję główną, która rozpoczyna cały nasz program. Kolejną macie pętlę while, czyli pętlę, która będzie zawsze wykonywana, jeśli warunek jest spełniony. True, czyli prawda, warunek zawsze spełniony, zawsze to się będzie powielało. Następnie mamy sleepa, czyli poczekaj jedną sekundę. I teraz jest najważniejsza, weryfikacja. Zawsze jest ustawione to na tym slocie, więc weryfikuj, czy tutaj masz więcej niż jeden surowca, czyli ja preferuję dwa stone'a tutaj ma być. Jeśli tak, wykonuj tą część kodu. Jeśli natomiast nie, to jest funkcja zabezpieczająca, obróć się w lewo, czyli tutaj, wyrzuć wszystkie surowce, następnie obróć się dwa razy w prawo, czyli do tej skrzynki i pobierz kamień. Następnie obróć się w lewo, czyli dokładnie tak jak stoisz aktualnie. I co? I powtórz całą czynność. I znowu wchodzi do slipa, znowu weryfikuje. Tym razem będzie miał tutaj dwójeczkę. I co teraz tworzy? Zaznacz pierwszy slot. Zabezpieczenie kolejne, chociaż to musi być spełnione. Chociaż tutaj weryfikuje ilość na pierwszym slocie. Ale w razie czego dałem tu jeszcze select 1. Kolejną mamy funkcję place. Co ona powoduje? Położenie naszego stone'a. Następnie mamy porównanie, czyli porównaj to, co stoi przed nim, z tym, co mam w zaznaczonym miejscu na inwentory, czyli w tym oto miejscu, bo tutaj mamy select 1. Sprawdzimy stone, czyli poczekaj 20 sekund. To chodzi bardziej o to, żeby nam się mana nazbierała. Co kolejno, jeśli to nie jest spełnione, czyli przede mną nie stoi stone, tylko już przemieniona ruda. Wykopią, dig. Proste, bardzo proste, wykop. Kolejno wywołujemy funkcję, którą napisałem, pokażę wam ją na samym końcu, czy wolne, czyli w
Funkcja polega na tym, że przechodzi przez każdy slot od drugiego i patrzy się, czy którykolwiek jest wolny, tak jak ten. Jeśli jest jakiś wolny, to też możemy kopać dalej, bo i tak się jak to, co wykopiemy, zajmie góra jeden slot. Bardzo prosta zasada to jest. Jeśli to nie jest wolne, czyli wszystkie sloty są zajęte, jakby to było tak opołożone, to polega to na tym, że obróć się w lewo, czyli tutaj, i rozładuj, obróć się w prawo do pozycji tej. Proste. I teraz tak, po tej całej czynności wykonujemy. Obróć się w prawo, czyli do tego chesta, pobierz nowy kamień i obróć się z powrotem w lewo, czyli w tą stronę. I całą czynność wykonuj cały czas bez przerwy. Czyli ten prime będzie sobie chodził tutaj bez problemu. Jeśli nie ma co wykopać, to oczywiście będzie czekał 20 sekund i jak najbardziej to działa poprawnie, bo już on chodzi mi od jakiegoś czasu. Na razie mam zbyt mało produkcji many i to będę musiał nadrobić, ale coś później wymyślę. Opiszę wam tylko jeszcze króciutko funkcje, które tutaj są napisane. Pobierz kamień, czyli turd select, czyli zaznacz pierwszy slot, drop, czyli wyrzuć cały kamień i pobierz jeszcze raz dwie sztuki. Ale to jest na zasadzie, że on się już tutaj odwrócił, wyrzucił cały kamień, pobrał go jeszcze raz. Na tej prostej zasadzie. Kolejno rozładuj, czyli już jest obrócony w tą stronę i po kolei przechodź od drugiego miejsca, czyli tego, do 16, czyli tego, po kolei wywalając każdy surowiec. Bardzo proste. Czy wolne? Analogiczna. Przechodź od drugiego do 16 i sprawdzaj, czy ilość itemów, jakie tam jest, czyli count, jest równa 0. Jeśli jest równa 0, to że jest wolne miejsce i zwróć wartość true. Jeśli przejdziesz przez wszystkie, on przejdzie, nie znajdzie wartości wolnej, czyli równej 0, to zwróć false, czyli się nie udało tego zlokalizować. A tu oczywiście funkcja tego uruchamiająca główne nasze zapytanie. Ogólnie powiem wam, że Lua jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. To jest aplikacja strasznie prosta. Ona sobie będzie tutaj spokojnie będzie sobie chodziła, ale nie napisałem jednej rzeczy. Dokładnie mówiąc, Ctrl T wyłącza program, który aktualnie chodzi. Chodzi o edycję programu Startup. I teraz tak o, tutaj bodajże, wydaje mi się, że chyba jest Shell Run i nazwa programu Surowczak. Surowczak, chyba tak on się nazywa. Czyli automatycznie po uruchomieniu Minecrafta, żeby on się nam uruchomił. Sprawdzimy. Wyłączamy i jak najbardziej to chodzi, ale był źle odwrócony nasz kolega, przez co spowodował nam niezły hardcore tutaj, ale nie przejmujemy się tym, zbieramy wszystko. Tak, oh the fuck, nie udało mi się. Co teraz zrobić, jeśli nasz turd jest odwrócony w złą stronę? Odwróćmy go ręcznie. Wpisujemy Lua i po prostu wpisujemy turtle, turny. W tym przypadku będzie to chyba left, jak najbardziej. I naprawiamy to, co sami popsuliśmy przed sekundą, czyli wrzucamy naszego całego stona do skrzynki, gdyż to jeszcze wykonujemy manualnie. Jemu dajemy surowce, chociaż jak widzicie, on już nie ma nic przy sobie. Dlaczego? Wszystko już wyładował. Tak, dokładnie. On jest bardzo inteligentny turtle, więc jeśli zapełni wszystkie sloty, pokażę wam to jeszcze raz, załadowując go do pełna, za wyjątkiem może węgla, żeby po prostu pokazać wam, że on faktycznie się opróżni, jeśli tylko zbierze ten węgiel i uzna, i hola hola, ja już nie mam wolnych miejsc, co ty chcesz ode mnie jeszcze tutaj, żebym ja coś jeszcze ci wykonywał? Nie ma tak prosto. Więc teraz sprawdzić, czy ktoś on tak to zrozumi. Więc stąd wychodzimy, pisząc procedurkę, funkcję exit i uruchamiamy naszego surowczaka. Surowczak. I co on teraz robi? A nie, wykrył, że ma wszystkie miejsca zajęte, bo tu miał tylko jednego stone'a, a jeden stone oznacza hola hola, coś jest nie tak. To jest funkcja zabezpieczająca, że coś mu nie pasuje i wszystko rozładował jak tylko mógł. Okej, dobra, grunt, że to chodzi faktycznie, ale kurczę, jednak ja bym go wolał zweryfikować tak dokładnie, tak jakbyśmy chcieli, więc zasrajmy mu wszystkie miejsca i za wyjątkiem jednego miejsca. Czyli jeśli to on zbierze, zapełni sobie ostatni slot i faktycznie poszedł rozładować surowce, bo już nie ma wolnego miejsca i będzie teraz działał sobie bez przerwy cały czas. Jak najbardziej program chodzi, więc jeśli macie ochotę sobie go wykorzystać, oczywiście w opisie tego filmiku dałem wam linka do Pastebina, żebyście mogli sobie ten kod wziąć i wrzucić na waszego turtla. Jak go wrzucić? Są dwa sposoby, albo Pastebin get, który musicie uruchomić, jeśli wam nie chodzi. W konfigu musicie po prostu go aktywować.
odnośnie Computer Crafta. Drugi sposób, tworzycie obojętnie jaki program, wchodzicie w plik save, tam gdzie macie waszą mapkę, do waszej mapki Computer Craft, numer komputera, jak ustalić numer komputera. Wpisujecie label get, a dokładniej label samo? Ja nie pamiętam, jak się ustala. Label. A może ID? O, ID. Macie ID 1. Ja ustawiłem oczywiście sobie nazwę mojego komputera, czyli label set, i tu wpisałem sobie surowczak 1, że on tak się nazywa, żebym później, w razie czego, jak będę coś innego pisał, żebym wiedział, że ten tutaj surowczak sobie jak najbardziej radzi, chodzi i nie ma większego problemu z jego poprawnym działaniem. Jak widzicie, zebrał sobie sporo surowców, mana się nie wyrabia, ale to później jak najbardziej załatwię. Widzicie, ale w jaki sposób załatwić problem many? Jest sposób jeszcze na inne pozyskiwanie troszkę surowców. Jest to wykonanie kwiatka Munch Dev. Na czym ten kwiatek polega? Otóż on będzie rozwalał liście wszystkie wokoło, czyli liście w swoim okolicy, nie wiem, chyba do 8 klatek wokoło, i będzie przerabiał je na manę. Jakbym postawił go gdzieś tutaj w okolicy naszej faremki, to wydaje mi się, że energia, czy mana produkowana byłaby dosyć na wysokim poziomie, ale on wymaga ode mnie produkcji kilku... No właśnie. Potrzebuję wykonać sobie runę Glutoni, tak, piękna nazwa, wiem o tym. Potrzebujemy wykonać runę Winter. Tutaj potrzebujemy śniegu, niestety nie wiem, czy śnieg to będę jakoś tak prosto. Tu mamy Cake'a, zobaczymy, czy go zdobędziemy. I mamy runę of Water. Water akurat bez problemu chyba zdobędę, bo nie mam chyba jej tutaj z tych wszystkich. Nie mam niestety. Dobra, ja może je już wykonam. Wiecie, jak się wykonuje już te runy? Pokazywałem to w poprzednim odcinku. Jeśli ktoś z was nie pamięta, jak się to wykonywało, polecam wam luknąć do poprzedniego odcinka. Tam to bardzo dobrze wyjaśniałem, jak każdą z tych run wykonywać. Ostatni już crafting mi tylko został. Zmieniło się czy nie? Halo? Dobra, nie wiem, co kaman, co tam chodziło. Winter, water i teraz te dwa już ostatnie. Po prostu all the fucking shit. Dobra. Kolejny jeden. Wrzucamy. I wykonujemy już ostatnią naszą tutaj recepturkę. I wszystkie runki chyba już powinny mieć. To jest ostatnia runka, którą potrzebowałem. I teraz przejdziemy już do craftingu tego naszego kwiatka. Tamta farma co chwilę chodzi, więc naprawdę wydaje mnie się, że powinienem tam dosyć sporo surowców pozyskiwać. Ale zaś się przekonamy. Dobra, to już mamy. To odłożymy torów, to nie będzie nam potrzebne. Musiałem tutaj jednego erta wykorzystać, no ale spoko. Oto tutaj kaman. Dobra, to teraz chwileczko, to już mam, te wszystkie już miałem. Teraz wykonujemy ostateczny, a nie glutomit. Coś mi się porąbało. Kijowo. Jest po prostu oh the fuck, ile tutaj tych slime'ów jest, ale wiecie co? Tak, to była oczywiście burza. Podejrzewam, czemu ja tyle tych slime'ów mam. W okolicy mam bardzo dużo tych nasionek, które powstały właśnie przez slajmy. I coś mnie się wydaje, że oni mogą się z nich respić i dlatego po prostu jest zwiększona tutaj ilość tych slajmów. Już większość tutaj pozbierałem ich, tylko że tutaj jeszcze ciągle te slajmy się pokazują. To jest akurat flying, więc wątpię, że to było akurat to. Ale te slajmowe jak najbardziej mogą do tego sprzyjać i to jest strasznie słabe, wam powiem. Dobra. Uznajmy, że już będzie spokój, przynajmniej tutaj wstępnie żadnego slajma nie widzę. Mamy też na razie nie pokażę, bo to będzie już słabiutkie. Pokażę od razu, jak tutaj idzie nasze przerabianie. Dosyć sporo tutaj już mamy tych surowców. Tutaj też nasz surowczak też i troszeczkę tutaj powoli stara się zbierać. Tak, za oknem już mam burzę, w międzyczasie się zrobiła, ale mam nadzieję, że pozwoli mi spokojnie dograć ten odcinek, że nie będzie tutaj problemu, że będzie zbyt mocno mi hałasowała. Jakoś poprzednia recepturka była całkowicie zła, potrzebujemy znowu nasze runki, już mamy wykonane, oraz potrzebujemy diamenty. Gdzieś wydaje mi się, że jeszcze może coś jest, bo w systemie Applied, patrzyłem się, nie ma. Tak, o, czyli tutaj mamy dwie kolejne runy, też byśmy je przełożyli do głównego miejsca, żebyśmy później ich nie musieli szukać niepotrzebnie. O, to są, ok. Diamenciaki są. Coś tu innego przydatnego, elektrum też nam się przyda, jak najbardziej. Więc to jest to zabierz, żeby to, wiecie, nie było tak porozrzucane w różnych miejscach, bo tak, grają ze mną różne osoby i różne osoby w różnych miejscach odkładają surowce.
I później właśnie wychodzi w ten sposób, że ja czegoś szukam, nie mogę tego znaleźć, bo ktoś to przełożył w inne miejsce. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Wrzucajmy teraz z powrotem tą recepturkę, to akurat musimy ściągnąć, to i to. I teoretycznie, tak, zaakceptowało nam wzór. Oczywiście zbierałem sobie melony, bo przydadzą się one nam jak najbardziej, bo nawet w niektórych craftingach są one wymagane. Na górę wrzucamy nasz kamień i teraz tylko czekamy, aż to się tutaj zelektryzuje, zmaterializuje i powstanie nasza runa, tą, którą my potrzebujemy. Mam nadzieję, że teraz się nie pomyliłem już. Tak, to jest ta runa, którą my potrzebujemy. Teraz potrzebujemy taką białe płatki, czerwone płatki, jeden zielony płatek i jeden lajmowy. Okej, dobra, nie ma problemu. Jesteśmy w stanie chyba to wszystko nawet w miarę tutaj załatwić. Jest zielony. Jeden polepszony, czerwony i zwykły. Moja pamięć jest zawodna. Biały jeszcze jest potrzebny. To jest szary, nie biały. Tu jest biały kwiatek. Potrzebujemy tylko i wyłącznie po jednej sztuce z tych dwóch rodzajów, więc takie nam spokojnie wystarczy. I ostatnia rzecz to jest lajmowy, czyli ten tutaj. Coś słyszałem, jakby jakiegoś zombiaczka, ale tutaj nie powinno go żadnego tutaj być, bo... No bo jak? Bo jak to mogło być? Kurde, ale tam nawala za oknem naprawdę. Oh the fucking shit. Dobra, potrzebujemy tego. Polepszyć jeden biały. Polepszyć jeden lajmowy. I teoretycznie mamy już wszystko. Więc wrzucają w kolei pierwsza szarunka. Później dwa lajmowe. Później dwa czerwone. Białe i jeden raz zielony. Teraz wrzucamy tutaj seeda. Oczywiście nie może to być ten seed slime'owy, gdyż on nie będzie akceptowany. Ten barrel jak najbardziej może być. Wrzucamy go i mamy naszego kwiatka. Bardzo fajnie. Razem sobie wlał tam może wody. Jeśli znajdę wiaderko, jest wiaderko, okej. Wy wiecie dlaczego? Gdyż później po prostu ja coś potrzebuję szybciutko wykonać i nie chcę mi tego wiaderka szukać. Lepiej, żeby ono było już od razu tutaj napełnione. Wrzucę nawet to w tym miejscu. Przy okazji wziąłem sobie jeszcze jeden mana split, będę go teraz potrzebował do ułożenia tego. I teraz tego, nasz kwiatek musi być oczywiście tutaj normalnie na ziemi, więc posadzimy go w tym miejscu. Mam nadzieję, że nic się z nim nie stanie. Chyba nie. I od razu mana split postawimy może z dołu. Tylko będzie po linii prostej, chyba że ten kwiatek mi coś przeszkodzi. A że nie chcę za bardzo testować tego, czy on będzie przeszkadzał, czy nie, zamontujemy go troszeczkę tutaj na wysokości, a może pod tym. Czemu by nie? Może być. Jest połączony z nim. Teraz klikamy Shift na niego i Shiftem na nasz mana pool. I teraz teoretycznie on już powinien być tak samo zasilany z tego oto spreadera. W ten sposób uzyskaliśmy znowu kolejne źródło do pozyskiwania many. Ten kwiatek jest bardzo fajny, dosyć fajnie szybko rozwala liście, ale oczywiście na odpowiedniej wysokości, więc póki co harwester oczywiście ma przewagę nad nim, ale jeśli jakikolwiek wyrośnie troszeczkę niżej, a że te drzewka tutaj często wyrastają, to on będzie je powolutku sobie zjadał. Ciekawa sprawa, na pewno mi się to przyda. Może na razie pozostawimy jeszcze tak luzem? Nie. Ale wiecie co? Przy okazji, skoro uważam, tak mi się wydaje, że slimy generują się z tamtych kwiatków, to przydałoby się to sprawdzić przy wygenerowaniu coś w stylu mob spawnera. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wiecie co, przeglądałem sobie różnego typu możliwe rodzaje pozyskiwania jeszcze many i powiem wam, że nie mam żadnego ciekawego pomysłu na nie. Dlatego pod filmikiem, jeśli wy macie takie pomysły, napiszcie mi, jakie wy znacie lepsze sposoby na pozyskiwanie surowców. Czy pozyskiwanie many, dokładnie mówiąc. Widzę, że nasz kwiatek zjechał do tej wysokości, jak to on nam zjadał, a nie ten nasz harwester, bo harwester nie chodzi, jak widzicie teraz po tym engine, a jest to dokładnie wyryte w tym obrębie, więc naprawdę bardzo fajne. Na pewno to nam się przyda. Wow, ile już tego mamy nazbieranego, patrzcie się, to się nazywa po prostu piękna, piękna ilość. Okej, oczywiście trzeba nasz harwester, nasze drzewka zasilić, ale inteligentnie. Już nie zrobimy tak jak poprzednio, że po prostu postawimy tam, żeby to nam tylko chodziło, bo to nie ma sensu, bo tak czy siak wreszcie czy później okaże się, że to idzie za wolno. Dlatego też będę chciał wykonać tam jeszcze jednego hoppera,
dzięki któremu po prostu przyspieszymy tam całą pracę, czyli wszystko tamto będzie się wykonywało o wiele, wiele szybciej. Trzymam tutaj też żelazo, jak najbardziej mam, więc w porządku. Wykonamy sobie jednego cześcika i przerobimy go na hopera i wrzucimy tam dzięki temu więcej naszego drzewa dżunglowego. Nasze kurde tutaj tych, no właśnie tych. Tak, o tych, które wy właśnie teraz myślicie. Tak, faklodzik się nazywa, ale to każdy zresztą wie o tym bardzo dobrze, że chodzi o węgiel drzewny. Tak, a tutaj był hopper. Super, naprawdę. Naprawdę, seriously, musiało takie coś zdarzyć, ale dobra, nic się na to nie poradzimy, tak. Odcinki jak zawsze nagrywane w odstępach jak najlepszych. Dobra, tutaj to jest do ironowej. Okej. I teraz mamy z ironowej do złotej. I o to nam chodziło. A po co nam to będzie? Żeby oczywiście tam, gdzie leci nasze kłody, mogło się składować więcej itemów, gdyż podejrzewam, że nie wyrobię się z nich z przerabianiem. Dlatego to nam się przyda. Ale tutaj też zrobimy sobie zaraz leciutki upgrade naszego sprzętu w ten sposób, żeby nasz piecyk działał o wiele szybciej. Tym bardziej, że mamy dużo węgla drzewnego. Możemy sobie na to spokojnie pozwolić, więc przechodzimy do modyfikacji Thermal Expansion. Dobra, w tym celu, nie wiem, czy to się pokazało, mamy do dyspozycji, to jest bodajże tylko do silników. Chyba tak, a nas interesuje to, czyli overclocker, czyli processing speed, czyli większa szansa na wykonanie, znaczy szybsze wykonywanie, więcej zużywamy energii. To będzie chyba najlepszy, dwa razy większy speed. Nie wykonamy tego drugiego, bo tutaj wymaga to od nas piroteum dusta. Chociaż blazy, surfur razy 8 zużycia energii wtedy byłoby. Nie wiem, czy ten jeden engine sobie poradzi z taką szybkością. A po drugie, czy ja potrzebuję jeszcze takiego speeda? Wiecie co, na razie według moich wstępnych głównych wyliczeń chyba nie. Razy 2 nam spokojnie wystarczy. Będziemy tak zjadali 3 razy więcej energii. To już i tak samo w sobie będzie dosyć sporym naszym obciążeniem. No ale wydaje mi się, że to będzie chyba lepsze niż to, co mamy aktualnie. Okej. Co nam brakuje? Oczywiście brązu. Standardowa rzecz, ale na szczęście mamy koper. Tak, chciałem powiedzieć, że mamy koper na szczęście, ale na szczęście go nie mamy i to jest problemik. Brąz. Okej. Dwa brązu mamy, więc trzeba pozyskać szybciutko surowce. Z tego co wiem, tam się chyba one przepalają. Jak najbardziej tak. Koper. Zabierzmy sobie jeszcze inwary. To też żelazo się nam przyda. Lit wątpię. O, brąz mamy jeszcze. Bardzo fajnie. Akurat brązu potrzebowałem tam, więc jak najbardziej ten brąz nam się tutaj strasznie przydał teraz, bo nie muszę go teraz sam craftić, więc po prostu wykorzystam ten, który teraz się niosę przy sobie. Koper nam się też tam przyda. Mamy bardzo mało kopru, wbrew pozorom. Mamy wielki jego deficyt, ale zobaczymy. Query jest uruchomione ponownie. Oczywiście tak, ono działa bardzo powoli, ale za jakiś czas na pewno coś tam uzyskamy. Nie miałem nawet złota tutaj, więc dobrze, że go zabrałem też ze sobą. Dwa coila, nawet trzy sobie wykonamy, żeby były na zapas i wykonamy sobie nasz upgrade. I teraz tak o, my u siebie tam, właśnie nie wiem, co my tam mamy wrzucone, to, czy to jest tutaj właśnie, a to jest chyba oszczędzanie energii. Bardziej chyba pod tym względem, czyli że więcej możemy wykorzystać tej naszej energii. Czyli na przykład jeśli przychodzi do nas 100 Minecraft Joule, to my wykorzystujemy to jako 110, na przykład jeśli mamy 10%. Taka jest moja logika i tak ja to przynajmniej sobie tłumaczę. A tu mam jakie upgrade'y? Nie, to już w tym upgrade'y nie mieliśmy, więc spoko. Wyciągnę sobie upgrade, który dawał nam możliwość ingerencji w tą naszą maszynę sygnałem redstone, gdyż tak czy siak tego nie wykorzystuję i dam mu większego speeda. Teraz tak, czy jest większy speed? Według mnie jak najbardziej. Patrzcie się, jak to lata aktualnie. Co chwilę wręcz wylatuje jakikolwiek item, więc teraz sprawdźcie sobie, jak to działało bez tego upgrade'u. Patrzcie się dokładnie teraz na pasek speedu. Zabraliśmy. Włożymy. I... Kurde, naprawdę ja nie widzę różnicy zbytnio. Może jest... Kurde, naprawdę ja nie widzę różnicy. Między tym a tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A z tym?
Ale zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gówno, nie widzę. Czyli to nie jest pod tą maszynę. Albo to jest processing speed, to musi być to. Albo ta maszyna jest za słaba jeszcze. To też jest opcja. Pamiętajcie, że teraz doszły poziomy naszych wszystkich maszyn, to właśnie są one. Żeby zwiększyć daną maszynę basicową na maszynę wyższego poziomu, musimy ją lekko zupgrade'ować. Odpowiednim do tego celu... Jirem? No właśnie, Jirem chyba. Dobra, w takim razie ta opcja jest chyba dla nas tylko i wyłącznie do osiągnięcia, więc wykonajmy sobie, albo pozyskajmy przynajmniej te itemy. Jak mówiłem, inwarów mamy sporo, więc tutaj nie ma problemu. I Jir również jest już wykonany. Dodatkowo weźmiemy sobie jeszcze jednego craftinga. W jakim celu? Oczywiście, żeby móc sobie tam też wykonać gdzieś w pobliżu autocraft, znaczy nie autocraft, tylko zwykły crafting, czy ten na nóżkach, żeby zapamiętywał mi itemy. Może postawię na sobie jeszcze jakoś chesta obok, żeby można było w razie czego korzystać z chesta do odkładania itemków, więc wkładamy go tutaj, wyciągamy, położymy go w tym oto miejscu. Mamy chyba wpływ na tego chesta z boku. Miejmy nadzieję, że to nam tu nic nie popsuje. Ustawiamy receptę i co najważniejsze, muszę pozyskać ten blok. Mogę go normalnie rozwalić, tu problemu większego nie ma. Wkładamy i teraz taką, mamy Hardened, czyli zmieniła się nazwa. Tu jak widzieliście, nazwa się nie zmieniała w żadnej wersji, więc to jest fajne, że tutaj dostaliśmy Hardened. To jest pewnie drugi tier, tak szczerze mówiąc, tej maszyny. Jest szybsza, to widzicie od razu. Upgrade mój tutaj jest cały czas. Jak zabierzemy teraz go? No właśnie, mam wielki problem, czy... Nie, teraz już widzimy zwiększoną szybkość, widzicie? Teraz jest o wiele szybciej to działa, więc w tym basicowym nie możemy tego upgrade'u dać. I to jest ważna informacja dla was również, żebyście też, tak jak ja, się nie pomylili z tym, że ten upgrade możecie dać do tej maszyny. Nie możecie dać. Musi być w maszynie odpowiedniego jakby tieru, czyli tego tieru drugiego. Zresztą tutaj chyba pisze tak, że wymagana Hardened Machine. Tu macie napisane poty, że obniża szansę na dodatkowy item. Tak, tego ja nie doczytałem, nie zauważyłem i temu mnie się wydawało, że mogę to wykorzystać gdzie tam tylko mam ochotę. Więc teraz powinniśmy przepaść to tak szybko, że ten chest zawsze będzie opróżniony, ale żeby oczywiście nie mieć takiej możliwości, że a nuż kiedyś tam coś nam nie wyjdzie, więc ta wersja jak najbardziej jest w porządku, że po prostu my zabezpieczamy się teraz, żeby nic takiego złego się nam tutaj nie stało. A teraz w takim razie trzeba wypełnić wszystkie te skrzynki czarkolem, żeby no jak najdłużej ta konstrukcja mogła sobie tutaj działać. Tu jak widzicie, nie ma czarkolu. What the fuck? O co chodzi, sobie teraz myślicie? Tutaj jest czarkol, w maszynie nie ma. Otóż znowu potrzebny nam będzie upgrade. Ten upgrade nosi nazwę Transmission Coil Ducting. Czyli to jest rzucanie itemów, przynajmniej taką mam nadzieję. Jak widzicie po obrazku, jest tu narysowany hopper, więc prawdopodobnie właśnie w takich maszynach jak ta, które nie mają swoich kierunków wejścia, tak jak na przykład nasz piecek miał możliwość ustawienia kierunku, gdzie ma to wchodzić, musimy dać odpowiedni upgrade, żeby gra wiedziała, że to ma tutaj wchodzić, a dokładniej, żeby po prostu dać jakiś impuls dla tej konstrukcji. Teraz tak, dobra, wrzuciłem, bardzo fajnie, ale co dalej w takim razie? Czyżby to nie było to? Site accessible. Dobra. Chyba, że serwo potrzebne jest albo to. Sprawdźmy. Dobra, okazało się, że to nic nie ma do tych itemów. Po prostu musi być to od dupy strony zamontowane. Nie tak jak ja chciałem, od góry. Od góry by to troszkę lepiej wyglądało, lepiej się prezentowało, no ale dobra. Uznajmy, że tutaj twórca no, ma jakąś tam rację, że w ten sposób to zrobił. To przez to teraz tutaj mi się łączy. Właśnie, czekajcie, to jest teraz bez sensu zrobione. Musiałbym to jakoś tutaj zablokować, żeby to nie szło w tym kierunku, tylko zawsze do góry. Zawsze do góry to będzie troszeczkę problemu. Test, który każdy z was pewnie by wykonał, będzie to próba panela. Jednakże tutaj ona nie zadziała, jak widzicie, niestety nie ma takiej możliwości, więc to musi być tak po prostu zamontowane. Ale powiem wam, że to ma swoje plusy. Jakie? Otóż, jak tu będzie produkowane coś, na przykład nawet nasze logi,
to polecą do tego hopera, a ten hopper wyśle je do naszego silnika, więc się zapętli, mi inaczej mówiąc. Wiem, że to będzie może mało opłacalne, no ale zawsze jakoś tam będzie mógł sobie tam powoli funkcjonować, więc są tego plusy i minusy jak najbardziej. O, tutaj widzę, że kolega zebrał nam pierwszego diamenta w ten sposób, mamy jednego emeralda, innych co mamy w miarę dużo, no ale cóż. Jak widzicie, szansa na wypadnięcie diamentu naszego systemu jest mała, ale pamiętajcie, to jest wszystko za free generowane, bo to jest generowane tylko i wyłącznie przez to, że uruchomiliśmy tą farmę. Ta farma ma takie nadwyżki, że spokojnie jest w stanie to uciągnąć ekstra jeszcze, bo wszystko na razie jest bez problemu do pozyskania. Dobra, i w tym miejscu musimy skończyć odcinek, gdyż on już przebił 30 minut, a dłuższych odcinków nie chcę robić, bo nie każdy ma możliwość taki odcinki oglądać, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że dowiedziałeś się tutaj nowych rzeczy i że mój żółwik spodobał Ci się jak najbardziej. Kod do żółwika będziecie mieli w opisie, nie wiem czy zdołam wstawić z samego rana, ale na pewno po południu już ten link tam na pewno się znajdzie. A i bardzo ważna informacja, pamiętajcie oczywiście zostawiać lajki i komentować filmy, gdyż YouTube wtedy lepiej dane filmy pozycjonuje i inne osoby mogą się o nich dowiedzieć. A jak chcecie mi pomóc, to po prostu polećcie ten filmik swoim znajomym, żeby oni też się dowiedzieli, że takie coś można wykonać i że taki kanał techniczny również istnieje. To jeszcze raz dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do oglądania, polecie tam łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim!